Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu, witam serdecznie z Lublina. Ostatnio Lublin, jak Państwo zauważyli, to albo Wszystkich Świętych, albo pogrzeb. Dzisiaj Wszystkich Świętych nie ma, ale będziemy spędzać ten dzień w pięknym mieście, bo to jest cudne miasto ten Lublin, przepiękne, absolutnie. I jeszcze, jeżeli Państwo łaskawi, proszę posłuchać tekstu. Tekst, który powstał na bazie ćwiczeń, które wykonywały jednostki antyterrorystyczne w Poznaniu. Dziewczyna zakutana w jakiś koc i w takie interesy przypominające Arabkę na glebie, no bo jednak jest to najpoważniejsze zagrożenie terrorystyczne, które nam chwilowo grozi. Policja musi ćwiczyć. To sprawa oczywista, by nam nie podskakiwał podstępny terrorysta. Zabiegi stróżów prawa popieram, nie wytykam, bo zdaję sobie sprawę, że to profilaktyka. I wiem już dzięki akcji, a powiem wam, niech stracę, jest najgroźniejszy u nas nie w kominiarce facet, gdy pieprzy po arabsku, niewiasta coś w hidżabie i trzyma w rękach bombę, nie ufaj takiej babie. Kwef, czador, galabija, czy kutno, czy też siewierz, jak doradzała Budka, kobiecie nigdy nie wiesz. Największe zagrożenie, rzecz jasna, poza Antkiem, to na ulicach naszych arabskie pozorantki. A propos pozorantów, przechodząc do ad Rymu. Najgorsi są ci z rządu, co pieprzą po naszymu. Także uważajcie, drodzy Państwo, jak zobaczycie kobietę zakwefioną, to naprawdę uwaga. 20 dzisiaj jest kwietnia, czwartek, i imieniny obchodzą Czesław i Agnieszka, a także Cieszyrat, Dionizjusz, Dionizy, Ekspedyt, Ekspedyta, Elfek, Ema, Emma, Irydion, Jerzy, Konrad, Krescencjusz, Krescens, Krescenty, Leon, Leona, Leontyna, Pafnucy, Tymon, Sokrates, Wierzyn, Wigilia, Wincenty i Włodzimir. Przysłowie na dzisiaj. Za kwietniem ciepłym idzie maj chłodny. No to my będziemy mieli maj bardzo w porządku chyba w tym roku. Nietypowe święto dzisiaj jest Dzień Międzynarodowy, Dzień Wolnej Prasy. No i dzień marihuany. Powiedziała palma do palmy za palmy. Cytat dnia, Edward Stachura. Stojąc w miejscu też można zabłądzić. Cholerna prawda, Ed. I na koniec gra półsłówek. Nie wiem, czy to było. Chyba nie, jeszcze nie było. Charczący wujek. Do widzenia.